Panie komendancie, dowódca uroczystości dróg Marek Maleńczuk melduje pododdział na uroczystym apelu z okazji przekazania średniego samochodu pożarniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowacinku Starym. Czołem strażacy! Czołem! Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym apelu. Jest to uroczysty apel, jak tutaj w meldunku padło. Akt przekazania nastąpi tego nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który został przekazany dla Ochotniczej Straży w Słowacinku Starym. Na początku serdecznie chciałbym powitać wszystkich przybyłych na tą uroczystość gości. Jednostka OSP w Słowacinku Starym została założona w 1967 roku. 12 lutego 1967 roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie, na którym stawiło się 25 osób chętnych do wstąpienia do straży. 13 stycznia 1968 roku wyłoniono pierwszy zarząd OSP w składzie: Eugeniusz Miela, prezes, Lucjan Krasocha, wiceprezes, Marian Badach, zastępca naczelnika, Paweł Jankowski, skarbnik, Julian Dmitruk, sekretarz, Michał Sawczuk, gospodarz. W 1968 roku jednostka otrzymała z Komendy Straży Pożarnej Białej Podlaskiej motopompę pożarniczą PO3 wraz z kompletem niezbędnego wyposażenia. W tym też roku zostaje oddana do użytku remiza świetlica, która w założeniu miała być świetlicą wiejską, ale z uwagi na powołanie do życia jednostki OSP, Komitet Budowy Świetlicy postanawia pismem z dnia 15 stycznia 1969 roku przekazać obiekt pod opiekę straży. Z uwagi na brak w tym obiekcie garażu, zarząd podejmuje decyzję o dobudowaniu jednego boksu garażowego do istniejącej remizoświetlicy. Dobudowany garaż zostaje oddany do użytku w 1972 roku. W roku 1973 jednostka otrzymuje z Komendy Straży Pożarnej samochód pożarniczy marki Żuk GLM-8. W 1974 roku jednostka otrzymuje samochód na podwoziu Star A29 GBM-3/8. W 1978 roku z uwagi na pozyskiwany wcześniej sprzęt dobudowano drugi boks garażowy. Materiały zakupił Urząd Gminy Białej Podlaskiej. Majstrem budowlanym był Stanisław Fedoruk, a prace niefachowe wykonali społecznie członkowie jednostki. W 1985 roku strażacy otrzymali samochód pożarniczy na podwoziu Star 244 o oznaczeniach operacyjnych GBM 2,5/8. W 1997 roku zorganizowano obchody jubileuszowe 30-lecia powstania jednostki OSP, podczas których jednostka ta otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo. 23 maja 1997 roku jednostkę OSP w Słowacinku Starym włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2013 roku jednostka otrzymała od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Białej Podlaskiej ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz GCBA 4/30, a samochód Star 244 GBM 2,5/8 został przekazany do OSP Bakudów. W 2018 roku jednostka pozyskała specjalny, lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy marki Nissan Pathfinder. W tym też roku utworzono przez OSP młodzieżową drużynę pożarniczą, którą zaczęto edukować z zakresu pierwszej pomocy, gaszeniu pożarów oraz przygotowywano do zawodów pożarniczych. Opiekunem drużyny został druh naczelnik Mateusz Maleńczuk. W 2019 roku strażacy w czynie społecznym wybudowali przy strażnicy altankę, gdzie odbywają się spotkania okolicznościowe mieszkańców miejscowości. W 2020 roku jednostka pozyskała nowy fabryczny samochód na podwoziu Renault GBA 3/27, zakupiony w ramach funduszy pozyskanych z Urzędu Gminy, MSWiA oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Samochód Jelcz został przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitniku. Jednostka oprócz działań ratowniczo-gaśniczych angażuje się w różnego rodzaju działań na rzecz społeczności lokalnej, takich jak spotkania, pogadanki z młodzieżą szkolną, zbiórka i dystrybucja żywności w ramach akcji Pomóż Przetrwać Zimę, udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Strażacy organizują coroczne turnieje piłki nożnej, rajdy rowerowe czy pikniki bezpieczeństwa. Zabezpieczają i uczestniczą w organizacji drużynek gminnych i powiatowych,
Po ogłoszeniu epidemii COVID-19 Straż Szczecinku włączyła się do działań, rozwożąc mieszkańcom środki dezynfekcyjne, maseczki oraz produkty pierwszej potrzeby osobom będącym na kwarantannie. Akt przekazania. Przekazuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowacinku Starym średni samochód ratowniczo-gaśniczy z podziękowaniami za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków strażackich oraz życzeniami, aby nigdy nie zawiódł podczas akcji, niosąc pomoc i ratunek okolicznym mieszkańcom i pozwolił bezpiecznie wrócić do jednostki. Podpisał lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Grzegorz Alinowski. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, Twoje słowo uświęca wszystko i ubogaca. Zlej swe błogosławieństwo na ten pojazd i na wszystkich, którzy będą się nimi posługiwali i którym on będzie służył, aby zawsze dawał pełną pomoc i niósł bezpieczeństwo, aby strażacy, którzy będą posługiwali się nim, zawsze szczęśliwie wracali z każdej akcji dobrze wypełnionej. Niech Boże błogosławieństwo spoczywa na tych wszystkich, którzy będą korzystali i będą służyli tym pojazdem. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Samochód sfinansowały, można powiedzieć, trzy instytucje. Pierwszą z nich, największą dotację otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Była to kwota około 380 tysięcy złotych. Dotacja w wysokości 180 tysięcy złotych pochodziła z dotacji MSWiA, czyli od Straży Pożarnej. Natomiast dotacja, reszta kwoty, to walka wójta z radą gminy. Dzięki temu ten samochód posiadamy. Gmina Białopodlaska dołożyła się kwotą 254 998 zł. Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnej gminy. I staramy się jak możemy, żeby środki finansowe były coraz większe. I rzeczywiście te środki przeznaczane na ochronę przeciwpożarową w budżecie gminy są coraz większe. Każdego roku próbujemy wymieniać sprzęt na coraz to nowszy, począwszy od samochodów po sprzęt specjalistyczny. Myślę, że nawet nam się dobrze to udaje, ale to, tak jak kolega prezes powiedział, to dzięki dobrej współpracy wójta z radą gminy. Rada gminy rozumie i nie szczędzi środków na ochronę przeciwpożarową. Ograniczę swoje wystąpienie do podziękowania. Do podziękowania wszystkim strażakom za to, że zawsze są gotowi do niesienia pomocy w dzień i w nocy. I dziękuję Wam za to, że Wy jesteście. Społeczeństwo Was oczekuje. Chociaż powiem tak, że cieszycie się największym uznaniem wśród społeczeństwa. Strażacy właśnie. Dziękuję Wam, koledzy strażacy.
Gościmy dzisiaj w najprężniejszej jednostce z terenu gminy. Jednostka OSP Suchocinek Stary jest bardzo aktywna na różnych polach działania. To wszystko dzięki temu, że mają sprawny zarząd. Zarząd OSP. Ale te moje podziękowania są ukłonem w stronę tej prężnej jednostki, ale także do wszystkich strażaków całej naszej gminy. Mamy przecież 500 strażaków. To jest naprawdę potężna armia. 500 strażaków, którzy w dzień i w nocy są gotowi do niesienia pomocy. Jesteśmy w Sowacinku na pięknej uroczystości przekazania nowego samochodu na stan do OSP. Chcę powiedzieć, że ta uroczystość planowana była dużo wcześniej, ale ze względu na ograniczenia, zakazy, nakazy przez pandemię przenieśliśmy ją na dzisiaj, kiedy już można się spotykać i chcieliśmy, żeby ta uroczystość była nie tylko zamknięta dla samych strażaków, ale dla całej społeczności, dla wszystkich mieszkańców Suchocinka Starego. Gmina Biała Podlaska pozyskała dwa samochody nowe, bojowe. Jeden właśnie tutaj do OSP w Suchocinku Starym, drugi do OSP Sfory. Mamy 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych, wszystkie są samochodowe, wszystkie wymieniony sprzęt na nowy. Cztery należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Myślę, że jednostki współdziałają z Państwową Strażą Pożarną. Jesteśmy jednostkami zabezpieczenia, ale bezpośrednio na odcinku nie tylko ochrony przeciwpożarowej, ale wszelkich zdarzeń losowych czy drogowych. Krajówka przebiega przez nas teren, często jesteśmy wzywani do zabezpieczenia. Myślę, że dajemy radę. 500 strażaków, ochotników jest gotowych każdego dnia i nocy nieść pomoc potrzebującym, aby ratować życie i mienie naszych mieszkańców. Jednostka OSP w Suchocinku jest chyba tak wyjątkowo aktywną jednostką. Potwierdzam. Potwierdzam, jednostka OSP w Suchocinku Starym należy do najbardziej aktywnych jednostek w naszej gminie. Powtarzam, 12 jednostek, 4 w krajówce i ta jednostka jest właśnie mocno aktywna. Wszędzie ich pełno, nie tylko w ochronie przeciwpożarowej, ale przy różnych zdarzeniach, jak też nie wyobrażam sobie uroczystości bez tej zabezpieczenia właśnie tej jednostki. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Wam za Waszą dotychczasową działalność. Jestem pod wrażeniem historii jednostki. Pierwszy raz się słyszałem w takim pełnym wydaniu, a może nie pełnym, skróconym, ale tak od początku do końca. Jestem pod wielkim wrażeniem osiągnięć. Jednostka z wielką historią, z wielkimi perspektywami i wierzę głęboko, że tak będzie dalej, że ten nowy pojazd przyczyni się do dalszego rozwoju jednostki. Przede wszystkim dziękuję Wam za tą działalność operacyjną, bo do tego jesteśmy głównie powołani jako jednostki ochrony przeciwpożarowej. Ale jak tutaj Pan Wójt podkreślił, wielopłaszczyznowa działalność jednostki OSP Słowacinek Stary i innych jednostek z terenu gminy Biała Podlaska jest nie do przecenienia. Tak? Czyli działamy na różnych polach, między innymi walczymy też chociażby z pandemią przez ostatnie 2 lata. Także Szanowni Państwo, druhny i druhowie jednostki OSP Słowacinek Stary, ja Wam gratuluję tego pojazdu. Życzę, żeby służył jak najdłużej, jak najowocniej, jak najrzadziej przy akcjach, jak najczęściej przy ćwiczeniach. Panu Wójtowi, Panu Prezesowi, wszystkim gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Brawo! Zwrót! Za mną! Już wyje syrena, każdy sygnał ten zna. Już ekipa się zbiera, no pogoni ich czas. Na komendant swym gestem pozdrowienia im śle. I już jadą czym prędzej na sygnale siebie. Nasza piękna straż ogniowa.
świat za te noce na to. Za te noce na to, cały świat za te noce na to. Spakuj kompresę i jedź byle gdzie. Yeah.